Fotel przyszedł, skręcona jest podstawa, nałożona ochrona, która będzie nam osłaniać przy podnoszeniu i wyciąganiu. Tu warto na to zwrócić uwagę, nie zapomnieć. Oddzielnie mamy już skręcony fotel, siedzisko, do siedziska rączki, do rączek tylne oparcie. To jest właśnie cały sposób mocowania. Dobra, teraz zamontuję go na stojaku. Ok, jest skręcony. Poduszki czekają do zamontowania. Jeszcze zostało zainstalować zaślepki, żeby to ładnie wyglądało. I no niestety przy jakości wykonania jest jak jest, dlatego będzie trzeba zrobić dwie poprawki. No i teraz tak, osobiście mnie takie rzeczy, drobiazgi denerwują, jak na przykład wystająca gąbeczka, ale jest na to sposób, a nie będę wyrywał, nie będę nic, po prostu ją zamaskuję i wiem, że z czasem o niej zapomnę w najnormalniej w świecie i przestanie mnie drażnić. Może szef premii nie dał, może coś i gdzieś ta gąbka się wywinęła pod szef. O, pięknie, ładnie. Jest zamaskowane, z daleka nie widać. Z bliska jakby się ktoś przyglądał. Też nie. I fajnie. Dobra, druga sprawa. Wystające niteczki. No to staropolskim zwyczajem. Szybko, ładnie, tak żeby nie przepalić materiału. A, okej. Okay. I poszliśmy po zapalarkę. Cyk. Dobra, nie lubię takich pierdół jak odstające właśnie niteczki, sreczki. Fajnie, staropolskim zwyczajem zostało to przypalone. I już nam nic nie wystaje. Gąbka zakamuflowana. Te pokazałem wcześniej, teraz syn sprawdzi, jak ci się na nim gra, siedzi, żyje, wszystko co robisz, tak? Jest na pewno wygodniej, bo do zestawu dołączona była poduszka pod plecem, która jest bardzo miękka i wygodnie się siedzi. Gra się też dobrze, bo wygodnie się siedzi. I nóżki możesz wywalić na biureczko, tak? A nóżki mogę dać sobie na biureczko. Oczywiście mam podpórki pod ręce, nie są regulowane, ale są też tak obłożone gąbką. Pokaż jak się blokuje. Tak, dwa tryby. Tryb taki, że można się bujać jakby i do tyłu się odchylić. Albo tryb, że siedzimy w pozycji prostej. Wtedy musimy zaciągnąć. Wtedy jak chcemy nie chwiać się, tylko być w pozycji prostej, dajemy rączkę dociskamy do siebie. Do środka ją wkładamy i się blokuje. I wtedy fotel nam się blokuje i się nie kiwamy. I mamy pozycję prostą, na przykład do oglądania filmu. Jest jakaś dodatkowa regulacja? Nie ma już, tak? Jest góra-dół tylko? Góra-dół tylko obrót jest, obraca się dobrze. O, do zakręcenia głowy. Aha, po panelach na pewno wyśmienicie. Dobra, ok, czyli fotelik za te pieniądze się sprawdza. Adekwatna kwota do komfortu. Nic więcej od niego nie można wymagać. Miesiąc jest użytkowany, jak na razie nie wygniótł się, nie odkształcił, a nic się nie pruje, nic się nie dzieje, także wszystko jest w porządku. Mamy nadzieję, że ten filmik Wam pomógł w decyzji, czy kupować, czy nie. Pozdrawiamy. Cześć.